Witajcie kochani, nazywam się Katarzyna Grodzka i jestem dzisiaj tutaj dla Ciebie, aby ogłosić Ci pełną Ewangelię. Kochani, ja wychowałam się w tym kraju, w bardzo religijnej rodzinie. Z pozoru miałam wszystko, ale w środku we mnie była wielka pustka. Była wielka pustka, ani sukcesy, ani pieniądze, ani dobra praca, ani jakieś związki, nic nie wypełniało tej pustki, jaką miałam w środku, w moim sercu, w głębi swego serca. Byłam nieszczęśliwą dziewczyną. Kochani, miałam też bardzo krzywy obraz Boga. Myślałam, że Bóg jest gdzieś tak daleko na chmurce. Myślałam, że muszę sobie zasłużyć na zbawienie. Myślałam, że muszę chorować, muszę nieść ciężki krzyż, jakiś cierpień, jakichś trudów i problemów. Ale wiecie co? 2 lata temu do mojego życia wkroczyła prawda, a ta prawda ma imię. To Jezus Chrystus, Pan Panów i Król Królów, wkroczył w moje życie. Kochani, we mnie było wielkie pragnienie, aby po śmierci pójść do nieba, aby być człowiekiem zbawionym. To było wielkie pragnienie, aby znać Jezusa osobiście. Ale wiecie, co oddzielało mnie od tej prawdy? W moim przypadku było to to, że religia zasłoniła moje oczy i uszy na prawdę. I kiedy pierwszy raz głoszono mi pełną Ewangelię, to strasznie było mi ciężko to przyjąć, że Jezus Chrystus ponad 2000 lat temu umarł za mnie osobiście, że On poniósł moją karę, że On poniósł mój grzech, że On rozchorował się każdą moją chorobą, że On prawdziwie zmartwychwstał w ciele. Strasznie mi było ciężko uwierzyć. Strasznie. Ale wiecie co? Ta pustka, którą miałam w sercu i to wielkie pragnienie, aby znać Jezusa osobiście, było silniejsze. Było silniejsze. I ja, kochani, kiedy usłyszałam drugi raz słowa pełnej Ewangelii, moje serce zadrżało. Wiedziałam wtedy, że jeżeli nie oddam życia Jezusowi, jeżeli nie uwolnię wiary w to dzieło krzyża i zmartwychwstanie Jezusa, to będzie ze mną źle. To będzie ze mną źle. Wtedy nie wiedziałam, bo nie czytałam Słowa Bożego, że nie wiedziałam, że jeżeli, że jedyną bramą, jedynym pośrednikiem do Boga jest Jezus Chrystus. Ja tego nie wiedziałam. Nie wiedziałam, kochani, że aby wejść do Bożego Królestwa, muszę narodzić się na nowo. Muszę narodzić się ze Świętego Ducha. I 2 lata temu, kiedy usłyszałam pełną Ewangelię, ja uwierzyłam. Uwierzyłam w dzieło krzyża. Uwierzyłam w pusty krzyż i w pusty grób. Uwierzyłam w to, że Jezus Chrystus umarł za mnie osobiście. On za mnie oddał życie. Że to On pokonał śmierć raz na zawsze. Że to On pokonał diabła raz na zawsze. To On rozchorował się każdą chorobą, więc ja nie muszę na tej ziemi chorować. To było diabelskie kłamstwo. Kochani, ja uwierzyłam, że On prawdziwie stał z martwych, tak jak powiedział. I tego dnia wypełnił mnie Święty Duch. I tego dnia, od tego dnia mam pewność zbawienia. Pustka, o której Ci mówiłam na początku, pustka, która była w moim sercu, została wypełniona przez prawdę. Została wypełniona przez Jezusa Chrystusa. Kochani, zbawienie jest za darmo, za darmo. Boży to dar, Boży to dar. Ja odpowiedziałam na głoszoną mi Ewangelię, uwolniłam wiarę w dzieło krzyża i zmartwychwstanie Jezusa. I tak narodziłam się na nowo. Oddałam Jezusowi swoje życie, ale nie przez jakąś religijną regułkę, ale z głębi swojego serca. Ja zawołałam, ja podjęłam decyzję, że ustanawiam Go swoim Panem i Zbawicielem. I to dzisiaj jest dostępne dla Ciebie. Zależy mi na Twoim zbawieniu. Dlatego dzisiaj tutaj stoję i głoszę Ci pełną Ewangelię. Możesz dzisiaj mieć pewność zbawienia. Możesz tutaj na ziemi mieć realną społeczność z Bogiem. Tutaj na ziemi możesz żyć w wolności, która jest tylko w Jezusie Chrystusie. Możesz żyć w wolności od chorób, wolności od zniewoleń. Możesz mieć realną, żywą relację z żywym Bogiem.
Dzisiaj przynosimy Ci tą prawdę i od Ciebie zależy, czy podejmiesz decyzję w Twoim sercu. Nie zwlekaj do jutra. Nie zwlekaj do jutra, bo nie wiemy, czy jutro nastanie. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj, kiedy słyszysz te słowa, jest dzień zbawienia. Dzisiaj możesz narodzić się na nowo. Przez prostą wiarę w dzieło krzyża Jezusa Chrystusa i Jego chwalebne zmartwychwstanie. Dzisiaj, kiedy weźmiesz imienia Jezus nad swoim życiem, z głębi swojego serca, szczerze, zbawiony będziesz. Zobaczysz, ja dzisiaj Ci doświadczę. Ja tego doświadczyłam. Ja znam Jezusa osobiście. Jestem człowiekiem, który ma pewność zbawienia. Jeszcze jest jedna dobra nowina. Mówiliśmy Wam dzisiaj też o tym, że możesz być wolny od chorób. Ja też zostałam uzdrowiona. Miałam bardzo uciążliwy trądzik, bolesne miesiączki, migreny i nikt w tym kraju, żaden lekarz nie pomógł, nikt mi nie pomógł. Ale kiedy ja uwierzyłam, że w ranach i sińcach Jezusa jest moje zdrowie, ja, kochanie, od tych 2 lat nie choruję. Jestem w pełni uzdrowiona, w pełni zdrowa, nie choruję. Jezus jest moim lekarzem. I dzisiaj możesz też mieć tak jak ja i moi przyjaciele. Dzisiaj wezwij imienia Jezus nad swoim życiem. Jeżeli potrzebujesz porozmawiać, potrzebujesz uzdrowienia, to podejdź do nas. Jesteśmy tu dla Was. Jesteśmy tu dla Was. I nie zatwardzaj swojego sumienia, swojego serca na słowo prawdy dzisiaj. Ojcze, ja modlę się teraz. Ja ustanawiam, że to słowo, które dzisiaj wypowiadaliśmy, będzie pracowało w tych ludziach. Dzisiaj, Ojcze, ja ustanawiam, że oni będą szczerze pokutować, że oni będą wzywać Twojego potężnego imienia z głębi swego serca. Dzisiaj. Amen.